nazywał się Mateusz Żukowski. Chcę, żebyście dzisiaj się na chwilę zatrzymali i posłuchali, o czym do was dzisiaj będę mówić. A dzisiaj chcę wam powiedzieć o żywym Bogu, o Bogu, którego spotkałem w moim życiu. Nie chcę ci mówić o żadnej religii, nie chcę ci mówić o jakichś przykazaniach, o jakichś systemach politycznych. Chcę ci dzisiaj powiedzieć o tym, że Bóg jest realny, że ja go spotkałem 6 lat temu. Wiecie, ja byłem katolikiem, ja byłem dobrym człowiekiem po ludzku. I wiecie, chodziłem do tego kościoła i chciałem wypełnić moją pustkę w moim sercu. Myślałem, że moje uczynki mnie zbawią, ale pewnego dnia na ulicach tutaj Warszawy oddałem swoje życie Jezusowi i moje życie się totalnie zmieniło. Chrystus przyszedł do mojego życia i je zmienił. Byłem człowiekiem, który chciał popełnić samobójstwo. Chciałem wiele krzywdy zrobić ludziom, ale pewnego dnia spotkałem się z żywym Bogiem. Ja chcę ci dzisiaj powiedzieć o tym, że twoje uczynki nie mogą cię zbawić. Biblia mówi o tym, że musisz się narodzić na nowo z ducha, aby wejść do Królestwa Bożego. Twoje uczynki są nic nie warte przed Bogiem, więc ty staniesz po śmierci przed Nim. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. I dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest dzień, kiedy możesz pojednać się z Bogiem. Nie musisz cały czas chodzić do kościoła. Nie musisz cały czas odbłagać jakieś litanii i modlitw. Ja myślałem, że jakieś obrazki mnie zbawią. Ja myślałem, że jak będę chodzić do spowiedzi, jak będę chodzić do komunii, to mnie zbawi. Byłem w wielkim błędzie, ponieważ nie znałem Jezusa. Nie znałem takiego, jakim On jest. Wiecie, ten świat nam mówi o Bogu, który nie jest Bogiem takim, jakim jest naprawdę. Ten świat ci mówi, że musisz na coś sobie zasłużyć. Ten świat mówi, że Bóg to jest jakaś religia, że Bóg to jest jakaś tradycja. A chcę ci powiedzieć dzisiaj o tym, że to nie jest prawda. Bóg jest żywy. On zesłał Jezusa na świat, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli ty dziś chcesz mieć życie wieczne, to oddaj swoje życie Jezusowi. Religia nie może ciebie uratować. Chodzenie do kościoła nie może cię sobie uratować. Może myślisz sobie, ale jestem dobrym człowiekiem, ale ja nie popełniłem wiele złego w życiu. To nic, przyjacielu. Potrzebujesz się narodzić na nowo, bo inaczej pójdziesz do piekła. Inaczej pójdziesz do piekła. Religia nie uratuje ciebie. Tak jak ja myślałem, że religia uratuje mnie. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź i powiedz: Jezu, ja Cię nie znam. Przyjdź do Niego i powiedz: Jezu, chcę się z Tobą pojednać. Przyjdź do Niego i powiedz: Boże, mam dużo pieniędzy, ale ja nie czuję w sobie pokoju, który powinienem mieć. Może masz dużo w życiu, ale potrzebujesz się spotkać z żywym Bogiem. Najważniejsza rzecz dla człowieka, ponieważ człowiek jest oddzielony od Boga, kiedy tutaj przychodzi na ziemię. Twoje ego jest problemem między człowiekiem a Bogiem. Twoje ego, twoja egocentryzm, twoja niezależność od Boga jest powodem, dla którego ludzie idą do piekła. Dlatego Chrystus stał się pojednaniem między nami a Bogiem. Przyjdź do Niego. Uwierz w to, co dokonało się na krzyżu Golgoty. Uwierz w to, że On umarł za twoje grzechy. Uwierz w to, że On zmartwychwstał. Uwierz w to, że On jest Synem Bożym. I dziś zaufaj Jemu z całego swego serca. Nie patrz na to, co czujesz. Uwierz po prostu. Uwierz. Słowo Boże nam mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Może myślisz sobie, ale ja muszę zobaczyć. Nie musisz zobaczyć. Potrzebujesz uwierzyć. Ja 6 lat temu nie widziałem, ale uwierzyłem. Nie widziałem, ale uwierzyłem. I Chrystus przyszedł i uwolnił mnie z wiele patologii w moim życiu. Chcę ci powiedzieć dzisiaj, że diabeł, choroby, zmartwienia, ubóstwo nie musi panować nad twoim życiem. Nie musi panować nad twoim życiem. Nie musisz być chory. Wszelka choroba spadła na Jezusa. Wszelki ciężar spadł na Niego. Wszelkie przekleństwo, wszelkie ubóstwo spadło na Jezusa. Abyś ty mógł być bogaty, abyś ty mógł być zaspokojony, abyś ty mógł być zdrowy.
to uczynił Jezus na krzyżu Golgoty. On rozwarł swoje ręce i powiedział: wykonało się, wykonało się. Wszystko na krzyżu się wykonało. Wystarczy, że dzisiaj przyjdziesz do Niego i powiesz: tak, Jezu, tak chcę, żebyś Ty przyszedł do mojego życia. Zaproś dzisiaj Go do swojego życia. Nie poznać, przyjacielu. Przyjdź dzisiaj do Niego. On jest realny, On jest Królem, On jest Panem. Jezus to nie jest jakaś religijna pierdółka, to nie jest jakiś sakramencik, to jest żywy Bóg. Ten, który stworzył niebo i ziemię, On tutaj przyjdzie ze swoimi aniołami na tą ziemię i zobaczysz, że to nie jest malutki Bóg. To nie jest Jezusik, który się śpiewa kolędy: maluśki, maluśki. On nie jest maluśki. On uratował moje życie. Chrystus zmieni moje życie. Może też zmienić Twoje. Wystarczy, że dzisiaj uwierzysz i będziesz zbawiony. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia, jeżeli chcesz, żebyśmy się pomodlili o chorobę, którą masz w ciele, przyjdź tutaj. Pożyj swoje święte ręce i zostaniesz uzdrowiony. Może lekarze ci powiedzieli: o, jeszcze kilka lat zostało ci życia. Jeżeli dzisiaj przyjdziesz, to złamiemy to przekleństwo, które jest na tobie, i zostaniesz uzdrowiony i uwolniony w imieniu Jezusa.